ruszyła wyprawa do pałacu. Wystarczy mieć niecałe 4 miliony złotych, by przystąpić do licytacji pałacu, w którym się znajduje. Pałac został wybudowany w 1870 roku. Po II wojnie światowej należał do PGR-u. W lipcu 1997 roku został odrestaurowany i zaadoptowany do celów hotelarsko-gastronomicznych. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu i adaptacji obiektu rozpoczęto jego eksploatację. W 2007 roku znów zmienił właścicieli i od tego czasu należał do polsko-angielskiego małżeństwa. W tym czasie rozpoczęły się kłopoty, które trwają do dziś. Pałac częściowo został przejęty przez komornika i czeka na nowego nabywcę. I w głębi duszy liczę, że znajdzie się chętny, by uratować ten piękny pałac. Z tej strony nie da się wyjść. Spróbujemy gdzie indziej. Już widać akty wandalizmu. Oczywiście nie popieram tego. Tylko nie zastał żadnych wandali tutaj, bo może być nieciekawie. Dobra. Jestem w środku. Póki co błądzę gdzieś w piwnicach. Wejście ewakuacyjne. Muszę znaleźć wejście na górę. Łaźnie. Nigdzie nie widać schodów na górę. Dobrze trafiliśmy. Ściany zapleśniałe. Gigantyczna lodówka. Jesteśmy przy głównym wejściu. Na zdjęciu widzimy jeden z budynków, który był remontowany najprawdopodobniej. Thank you.
jeden z pokoi. Z tego co wiem, to był tutaj również hotel. Dekodery. Kasa fiskalna. To jakaś większa hala. O kurde. Zaczyna się piękno tego pałacu. Zobaczcie, jak ładnie zrobione sufity. Coś pięknego. Piękne lustra. O kurde. Zaczyna się piękne wyposażenie. Kominek. Najprawdopodobniej z marmuru. Czyżby tutaj była recepcja? Najprawdopodobniej. Kilka telewizorów. Co? Niezła graciarnia. Powiem, że miejsce robi wrażenie, choć nie dotarliśmy jeszcze do tych piękniejszych pokoi. Właśnie ruszamy na górę. Po czerwonym dywanie. Ładne witraże. Tak jest. Widzę, że część wyposażenia już zmieniło właściciela. Powyrywane zewy. O, tu już ładna wanna. I znów pusty pokój. Ciekawe, czy zostanę jeszcze wyposażenie. Tutaj również pusto. Widziałem bardzo dużo zdjęć z tego miejsca. I wyglądało troszeczkę inaczej. Pałac sam w sobie jest piękny, jednak wyposażenie oddaje charakter temu miejscu. Dlatego liczyłem, że znajdę go więcej. O, tu mamy jakieś piękne łoże. O kurde. To wygląda naprawdę ładnie. Tu
piękna komoda z lustrem. A z tyłu do kompletu szafa. Bardzo ładne mebelki. Teraz chodźcie dalej. Oprowadzę was po resztę pomieszczenia. Miejmy nadzieję, że będą równie piękne jak to. Chodźcie. Ostatni już pokój na tym piętrze. Tutaj troszkę inna stylowa. Kafelki niebieskie. Bardzo ładne. O. Podobny styl, co w tamtym pokoju. Komódka trochę mniejsza. Zobaczcie, na lustrze i na meblach są kartki, które twierdzą, że wszystko zostało przejęte przez komornika sądowego. Czyli najprawdopodobniej właściciel popadł w długi, naprawdę w wielkie długi, skoro wszystko zostało zajęte. Tak jest, komornik sądowy. Że zajęto w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym do sprawy. Czyli troszeczkę się wyjaśniło. Pałac jest zadłużony i czeka na egzekucję. Najprawdopodobniej będzie musiał szybko sprzedać posiadłość, żeby wyjść z długów. Inaczej całość przejmie komornik. Meble już zostały przejęte. I tu mamy ostatnie piętro. Wejście na strych. O, zobaczcie, jaka przechylona ściana. Zbliżamy się do poddasza. Czyżby to było wszystko? Widziałem jeszcze wejście wyżej. Tylko, czy warto tu wchodzić? Sprawdzimy. Thank you.
tutaj nic ciekawego. Nie będę tu wchodził. Szczerze mówiąc, chyba z zewnątrz bardziej mi się podoba ten pałac niż w środku. Pałac posiada bardzo duży teren. Zobaczcie, piękna fontanna. Tam jest jeszcze z tyłu jeden budynek. Spróbuję tam wejść jeszcze. Być może będzie otwarty. Bardzo stylowe łóżko, całe drewniane. Zobaczcie, jakie zdobienia. Na balkon. Oczywiście zerkniemy. Zobaczcie, jaka bujna roślinność wyrosła na balkonie. Konkretne drzewka. Nie byłem na samej górze. Być może uda się później jeszcze tam wejść. Chcę zobaczyć wszystkie pomieszczenia. Później spróbuję wejść na górę. Będziemy się kierować na dół. Powoli żegnamy się już z tym miejscem. Pałac zrobił na mnie ogromne wrażenie. Naprawdę jest ładny. Niestety jest przejęty przez komornika. Nie wiem, czy ktoś kiedyś będzie w stanie odrestaurować już zepsute elementy. Zobaczcie, że zaczyna się demolka. Myślę, że z czasem wszystko stąd poznika. Trzymam kciuki, że właściciel ogarnie się jeszcze i da rady odremontować ten piękny hotel, pałac. Ale czy tak będzie, tego nie wiem. Dobra, my powoli wychodzimy na zewnątrz. Zobaczymy budynki, które stoją nieopodal pałacu. Teraz, czy ja stąd wyjdę? Na pewno szedłem tędy. Elementy miedziane. Coś mi się wydaje, że niebawem znikną stąd.